Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym panelu poświęconym temu, co jest w tytule i konferencji i akurat tego fragmentu, a mianowicie NATO, przyszłość, zagrożenia. Myśląc o tym, chciałem, żebyśmy sięgnęli do początku, czyli do czasu lat 97-99, kiedy Polska stawała się członkiem NATO. Natomiast nie sposób nie wpisać to tezy, którą przed chwilą usłyszeliśmy ze strony pana ministra spraw zagranicznych, która mniej więcej brzmi w ten sposób. Polska w chwili obecnej jest pod wpływem nowych zagrożeń, nowych warunkowań i gdybyśmy porównali to, jakie było bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w roku 98-99, byśmy powiedzieli wyraźnie, wtedy Polska była bardziej bezpieczna niż obecnie. I może od tego zaczynając, wróćmy do początku, do roku, do tego entuzjazmu niekłamanego, kiedy wszyscy, Polska i Polacy, po latach, po dziesięcioleciach, po pokoleniach uzyskali pewien stabilny, uwarunkowany naszym członkostwem w NATO i przyszłym członkostwem w Unii Europejskiej jako pewne osiągnięcie kluczowe. Natomiast w takim razie bym prosił może o krótką wypowiedź pana prezydenta i pana premiera. Jak wtedy dostrzegaliście Polskę z punktu widzenia kryteriów ustrojowych, politycznych, a również wymogów wojskowych? Wtedy wchodziliśmy do NATO. I druga prośba, mianowicie, żeby jakoś to odnieść do czasu obecnego, do tutaj roku 2024-2025. Bardzo proszę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, pana premiera w szczególności. Myśmy wstąpili do NATO w 99 roku, ale też w 99 to było 50-lecie powstania NATO. Jak pan premier pamięta, odbyliśmy wtedy podróż do Waszyngtonu na uroczystości, które się odbywały, jak pamiętam, w Mellon Auditorium. Więc nie mieliśmy wspólnego spotkania w Białym Domu, to zaproszono wtedy wszystkich liderów, ale z Clintonem widzieliśmy się razem, więc ta wizyta premiera Tuska i prezydenta Dudy to nie jest taka nowość w gruncie rzeczy, choć oczywiście to zdjęcie z Białego Domu będzie zupełnie świeże. O historii można mówić bardzo dużo i pewno jest sporo już materiałów i wypowiedzi, książek na ten temat. Ja powiem krótko tak. Polska po roku 90, wchodząc na drogę transformacji, miała jeden z wielkich problemów. To było budowanie demokracji, drugim to było budowanie gospodarki rynkowej i trzeci zapewnienie bezpieczeństwa. I gdyby tak spojrzeć z perspektywy, to miałem to szczęście, że we wszystkich tych kwestiach jakiś mogłem zaproponować swój wkład, bo ta demokracja została oparta o konstytucję przyjętą w 1997 roku. Droga do gospodarki rynkowej została zwieńczona naszym wejściem do Unii Europejskiej, no a bezpieczeństwo to było wejście do NATO. I ta dyskusja z jednej strony była o bezpieczeństwo była dosyć oczywista, ponieważ ten świat były rozpadał się na naszych oczach, zresztą ku ogólnemu zadowoleniu. Natomiast ten nowy świat dopiero się tworzył. Zagrożenie rosyjskie, ono istniało nie tylko historycznie, ale ono istniało również w okresie początkowym lat 90., bo przecież upadł Związek Radziecki. I o czym mówi się dzisiaj niewiele, ale to był jeden z bardzo ważnych argumentów naszego wstąpienia do NATO. Rosja końcówki lat 90., czyli drugiej połowy lat 90., jest krajem całkowicie nieprzewidywalnym. Jest krajem w dużej mierze w chaosie, z ogromnym potencjałem nuklearnym, którym w gruncie rzeczy nie wiadomo, kto zarządza. Jeśli można sobie pozwolić na trochę anegdotyczną historyjkę, to jednym z przeciwników naszego wejścia do NATO był Gorbaczow, już jako były prezydent, no i jako ostatni lider Związku Radzieckiego. I on tuż przed wejściem Polski do NATO, to musiał być rok 96 czy 7, odbierał w Warszawie Nagrodę Polityki. Ja byłem na tej uroczystości, on już wtedy publicznie wygłosił taką bardzo ostrą mowę o tym, że Polska nie powinna wstępować do NATO i dlaczego my chcemy to robić, że to jest w ogóle źle, a jemu zresztą obiecano w czasie rozmów o zjednoczeniu Niemiec, że NATO nie będzie się rozszerzać dalej na wschód. To jest do dzisiaj jeden z argumentów bardzo poważnych w tej dyskusji.
Ja miałem rano go zaprosić, znaczy zaprosiłem go na śniadanie. No i tak świadomie omijałem już temat NATO, no bo wiedziałem, co on sądzi i nie chciałem się tracić czasu, więc rozmawialiśmy o innych kwestiach i wychodzimy i pytam go, no, co tam się dzieje w Rosji. Mówię, no to Michaile Sergiewiczu, to proszę mi powiedzieć, a jak tam Rosja? Nie, no tragedia, wszystko rozwalone, rozkradzione, źle. Mówię w skrócie. No a jak tam wasz następca, prezydent Jelcyn? No tragedia, trzeźwy nie chodzi, wszystko, nie ma pojęcia w ogóle o tym, nie decyduje. No dobrze, a jak tam wojsko? No katastrofa zupełna, nie wiadomo co się dzieje, generałowie prywatyzują co można, właściwie nie wiadomo kto tym dowodzi i tak dalej. No i skończyliśmy to śniadanie, ja mówię, no nie porozmawialiśmy o NATO, mówię, o dobrze, że mówisz o tym NATO, no bo poczemu wam eta NATO, na co eta NATO? Ja mówię, Michaile Sergiewiczu, po tym co wyście powiedzieli o Rosji, o Jelcynie, o waszym wojsku, to ja biegnę na górę i dzwonię do Waszyngtonu, żeby nas natychmiast przyjęli. I on zrozumiał, w jakiej się znalazł pułapce, no bo ten obraz rozpadającej się całkowicie, że tak powiem, niekontrolowanej Rosji, no to było coś, co rzeczywiście dla mnie osobiście, a także dla mojej formacji, która lewicowej, która nie była tak od początku przekonana co do wejścia do NATO, no to był taki rzeczy, ostateczny argument, że Polska w szarej strefie bezpieczeństwa pozostawać nie może. Alternatywa była finlandyzacja, zresztą wtedy bardzo modna koncepcja i zresztą pojawiająca się w różnych środowiskach, także w środowisku Unii Demokratycznej czy Unii Wolności, finlandyzacja, czyli rodzaj neutralności. Z dzisiejszej perspektywy mówienie o finlandyzacji brzmi zabawnie, no bo Finlandia stała się członkiem NATO, więc pewno my byśmy też 25 lat dochodzili do takiego wniosku, że koniec końców lepiej być w NATO. Ale Urho Kekkonen był agentem. No ale on już, ale, bo tu widzę, wszyscy chcą takie bardzo historyczne postaci przywoływać. Świkorski mówi o Klarze Cetkin, patrzy na mnie, pan mówi Kekkonenie, patrzy na mnie, ja naprawdę jestem trochę młodszy. I z nimi się nie widziałem. Ale dobrze, wątek ten natowski jest istotny, więc zagrożenie już wtedy było. Słusznie, że nie zdecydowaliśmy się na próbowanie tej neutralności, która moim zdaniem w momencie upadku Związku Radzieckiego także ideologicznie nie miała większego sensu, bo ona się sprawdzała dla Austrii, dla Finlandii w okresie jednak zimnej wojny i istnienia tych dwóch bloków i rozpoczęliśmy to wchodzenie do NATO. I chcę powiedzieć, o czym już i minister Sikorski powiedział, udało nam się uczynić rzecz, która powinna być nauką dla naszych przyjaciół w Mołdawii. Przez wiele lat mówiłem to także naszym przyjaciołom na Ukrainie. Udało nam się uzyskać bardzo szeroki konsensus wszystkich sił politycznych, które pracowały w tym samym kierunku i w gruncie rzeczy w bardzo podobnym rytmie, bardzo podobnym tempie. Do 99 roku w Polsce mieliśmy dwóch prezydentów, Lech Wałęsa i ja. Mieliśmy sporo rządów, bo one się zmieniały wtedy częściej. Finalizował te negocjacje rząd i osobiście premier Jerzy Buzek. I to była ta siła, znaczy w kwestii strategicznej zrobiliśmy to ze względu na te zagrożenia ówczesnej Rosji, które bardziej polegały na chaosie i niekontrolowalności sytuacji, a które dzisiaj widzimy, no, polegają na po prostu agresywnej, imperialnej polityce rosyjskiej, która w gruncie rzeczy jest w jakimś sensie w DNA tego państwa, bo nie chcę mówić o narodzie, ale na pewno w DNA Rosji myślenie agresywne, myślenie imperialne jest bardzo, bardzo silne. Z perspektywy 25 lat można powiedzieć, bo zgadzam się z panem ambasadorem Limem, jesteśmy dzisiaj mniej bezpieczni niż byliśmy w roku 99. I to jest smutna konstatacja, bowiem wydawało nam się wtedy, że no, podejmujemy decyzję historyczną. Ja nie mam zresztą wątpliwości, że to była decyzja historyczna i ona powinna zostać w takim właśnie na krótkiej liście wydarzeń historycznych zapisana. Ale nie sądziliśmy, że możemy znaleźć się w takim momencie jak w tej chwili, choć też zgadzam się z ministrem Sikorskim, że nic nie jest przesądzone i ci, którzy już składają i NATO i demokrację zachodnie do grobu, mocno się spieszą. Natomiast no, to wymaga rzeczywiście i bardzo wielu zmian i nakładów i także zmian mentalnych, ale to o tym rozumiem będziemy za chwilę mówić. Kończę tylko, decyzja historyczna, poparta szerokim konsensusem politycznym w Polsce, co było niezwykle ważne. I również, co chcę podkreślić, choć tu na sali nie ma osób w mundurach, bardzo skutecznie wsparta przez środowiska wojskowe.
Transformacja polskiego wojska, która przeszła w krótkim czasie, jest naprawdę godna szacunku. Ja pamiętam generałów, których wysyłałem na kursy językowe, żeby mogli obejmować, no bo oni byli w większości po szkołach rosyjskich, angielskiego nie znali. Cierpieli tam na tych szkołach w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, ale walczyli i później no, porozumiewali się. Nie mówię, że to był angielski na poziomie ministra Sikorskiego, no, ale to był angielski, który pozwalał się im komunikować. Więc ta zmiana również dokonała się w środowiskach wojskowych, co trzeba oficerskich, co trzeba docenić. I ostatnia uwaga też taka historyczno-współczesna, bo zadam to. Ja jestem absolutnie przekonany, że nasze wejście do NATO w 1999 roku niezwykle pomogło i w jakimś sensie przyspieszyło proces wejścia do Unii Europejskiej. Bo NATO to było uzyskanie certyfikatu. Jesteście demokratyczni, macie cywilną kontrolę nad wojskiem, szanujecie prawa człowieka, szanujecie prawa mniejszości, jesteście gotowi. Panie premierze, kohabitacja. I pierwsza misja w Kosowie, bardzo ważne. 2 miesiące po uzyskaniu członkostwa. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie Prezydencie, my mamy dzisiaj okazję, żeby pokazać, jak wygląda koabitacja. Ja myślę, że jak już mówiłem to Panu kiedyś w bezpośredniej rozmowie, jak się spotykają ludzie z różnych obszarów politycznych, ale którzy autentycznie lubią innych ludzi. Ja nie definiuję słowa lubieć, ale inni ludzie nawet o innych poglądach im nie przeszkadzają, to wygląda lepiej. Czy pan prezydent się ze mną zgodzi? Przepraszam, że zadaję takie pytanie. Ja się w pełni zgadzam i chcę powiedzieć więcej nawet, że uważam, że lubienie może mieć miejsce również między mężczyznami, którzy mają skłonności hetero. Także tak. No to dobrze. Proszę Państwa, chciałem zacząć od tego, że w zasadzie w tej sprawie wejścia do Unii, do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie było różnic. Mieliśmy do wykonania dwie gigantyczne sprawy. Musieliśmy jednak do tego wejścia do Unii przekonać 16 państw natowskich, bo tyle ich wtedy było. Najważniejszy był Kongres USA. Zawsze to jest ważne. Może będziemy jeszcze o tym chwilę mówić. Jak to ważne może być również dzisiaj. I wiadomo, że Ukraina dzisiaj cierpi z tego powodu, że są problemy w Kongresie amerykańskim. I trzeba było partnerów europejskich. No, jeszcze była Kanada oczywiście, ale partnerów europejskich trzeba było przekonać. To była gigantyczna praca. W tej pracy uczestniczyli wspólnie i w porozumieniu prezydent, pan prezydent, jego kancelaria i cały rząd. Praktycznie wyjazdy za granicę odbywały się, jeśli wyjeżdżał pan prezydent, zapraszał ministrów najczęściej. I jeździliśmy, bo każdy minister spotykał się dodatkowo do spotkań prezydenta, spotykał się z różnymi środowiskami. I nasz cel przez te pierwsze, powiedzmy, 20 miesięcy od objęcia przeze mnie urzędu aż do wejścia do NATO, to była taka praca. Ja o tym Państwu mówię, bo te przedsięwzięcia, które w naszym kraju są najbardziej skuteczne i które mają szansę przetrwać, to właśnie te, w których jest zgoda narodowa. Te najważniejsze, bo oczywiście w każdej sprawie nie będzie zgody narodowej, ale te najważniejsze przedsięwzięcia wymagają przede wszystkim zgody narodowej. Tak to wtedy było. To była oczywiście idea związana z Solidarnością jeszcze z lat 80. czy początku lat 90., żeby się integrować wyłącznie ze strukturami Zachodu. Co my musieliśmy zrobić, oprócz tego, że musieliśmy przekonać, możemy mówić o tych wspaniałych rozmowach, które mieliśmy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo one były rzeczywiście bardzo ciekawe. Rozmawialiśmy z Indianami, z Polonią, rozmawialiśmy z przedsiębiorcami amerykańskimi, z każdym senatorem de facto osobno, zaczynając od senatorów polonijnych. Był tam
Jan Nowak-Jeziorański, był Zbigniew Brzeziński, oczywiście ambasador Koźmiński, wymieńmy go, świetnie to wszystko koordynował. Minister Gieremek, minister Bartoszewski, osoby, przed którymi otwierały się drzwi w całej Europie i za Atlantykiem, wszędzie. Wszyscy pracowaliśmy, ale były jeszcze sprawy wewnętrzne. One też wymagały koabitacji i współpracy, bo my musieliśmy się przygotować jako kraj. Jak ja dzisiaj obserwuję, jak wchodzą Finowie i Szwedzi i jak weszli, oczywiście oni się popotali z tym, czy będzie zgoda Turcji, czy będzie zgoda Węgier. Pod tym względem mieliśmy lepszą sytuację, bo raczej nie było sprzeciwu w tej szesnastce. Ale dlaczego nie było sprzeciwów? Bo nikt nie miał wątpliwości w krajach Zachodu, w jaką stronę zmierza Polska. Proszę pamiętać, że fundamentem bezpieczeństwa w systemie północnoatlantyckim, w tym systemie, jest stabilne państwo, jest również stabilne poparcie do pewnych kierunków całej klasy politycznej. Byliśmy lepsi niż Węgrzy, Czesi, nie mówiąc już o Słowakach, którzy nie weszli razem z nami, a powinni byli, bo mieli propozycję wspólną. Cała Grupa Wyszehradzka miała wspólną propozycję. Nie weszli, dlatego że prezydent Meciar nie był osobą pewną. I budowali coś w rodzaju autokracji. Co do Polski, było pewne, że wszyscy chcemy do NATO. Cały kraj, również obywatele. Czesi i Węgrzy trochę gorzej. Ja nie chciałbym powiedzieć, że się wszystko skupiało na nas, ale byliśmy największym krajem, 40 milionów. Tamte kraje miały 10-14 milionów, a więc to nie była taka siła. I na nas skupiano uwagę. To była wielka odpowiedzialność. Bo to, że weszliśmy i że weszliśmy w takim stylu, ja o tym mówię dlatego, że ten pewien styl współdziałania jest potrzebny również dzisiaj. Analiza pana ministra Sikorskiego była jasna. My jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. Myśmy się tak przyzwyczaili w ciągu 25 lat, że nie ma wojny, że wszystko jest fajne, że musimy zaczynać od nowa. Chociażby europejski przemysł. Przecież my zaczynamy od nowa. Polska ma możliwości produkcji 230 tysięcy pocisków 155 w ciągu roku. Unia Europejska możliwości ma parę milionów, ale nie wykonaliśmy zadania wobec Ukrainy, nie zbudowaliśmy milion pocisków. Sam pracowałem nad tym rozporządzeniem, żeby było milion pocisków na marzec. Nie będzie. Z tego wynika, że jesteśmy rozklejeni. To wymaga wielkiej, dynamicznej pracy. Od nas też to zależy, od tej sali, żeby ktoś nie myślał, że my jesteśmy daleko od tych problemów. To jest również nasz obowiązek, wytworzenie takiej atmosfery, żebyśmy szli w kierunku budowy naszego bezpieczeństwa. Kluczowa sprawa. Oprócz tego, że musieliśmy stworzyć stabilne państwo. Wiecie państwo, pan prezydent wtedy też tego słuchał na Radzie Gabinetowej. Wprowadzaliśmy również 4 fundamentalne reformy społeczne. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale na przykład budowa samorządności, poważnej samorządności, odpowiedzialności obywatelskiej w samorządach, bo o to chodzi w gruncie rzeczy w budowie samorządności, że budujemy społeczeństwo obywatelskie. To wszystko się razem uzupełniało. Mieliśmy również kraj, który na szczęście miał traktatowo uzgodnione granice. To się stało w 1991 roku. Nie miał obcych wojsk. W 1993 roku zostały wyprowadzone wojska rosyjskie z naszego kraju. Mieliśmy przygotowaną koncepcję, jak ma wyglądać kraj i jak ma wchodzić do Unii. To było jasno powiedziane, pan prezydent, ja się absolutnie zgadzam, że wejście do NATO to był fantastyczny skok w kierunku wejścia do Unii oczywiście, ale to wejście do Unii zawsze jest bardziej skomplikowane. Jeśli mam jeszcze powiedzieć, co się działo wewnątrz, bo rozumiem, że musieliśmy stworzyć stabilny, mocny kraj, który ma instytucje demokratyczne, oparte na trójpodziale władzy. Proszę państwa, to jest wpisane w traktat Waszyngton Północnoatlantycki. Traktat Północnoatlantycki z 1949 roku ma wpisane rozwiniętą demokrację, praworządność i prawa człowieka. Dzisiaj
a na pewno 2 miesiące temu albo 3 miesiące temu nie przyjęliby nas do NATO. Mówię to wiedząc, jakie były wymagania 25 lat temu. I tu nie było wątpliwości, że Polska ma szansę wejść do NATO. My nawet pod względem armii, wojska, nie byliśmy w pełni przygotowani. No bądźmy szczerzy, mieliśmy kilkanaście miesięcy. Dlaczego? Bo zaproszenie, no de facto ostatnie zaproszenie od pana Solany, to był początek 99 roku, ale wcześniej, dwa lata wcześniej było zaproszenie, mieliśmy kilkanaście miesięcy, 20 miesięcy czasu. Oczywiście, że były cele dla naszego wojska, ale to sformułowano tak, minimalne wymagania wojskowe mamy spełnić, a tak naprawdę sprawdzano, czy jesteśmy stabilnym, demokratycznym krajem i zawierzono nam. Jeśli mam być szczery, to powiem, że to było pewne ryzyko na to. Ale, jak pan prezydent również tutaj wspominał przed chwilą, to tak już będzie cały czas, że pan prezydent będzie odpowiadał pierwszy, a ja będę tylko coś dopowiadał. I niestety się będę z panem prezydentem zgadzał. Także tu nie będzie ostrej dyskusji, panie prezydencie. Możemy to zamienić. Więc tak, pan prezydent słusznie powiedział, że te działania nasze potrafiliśmy przyspieszyć fantastycznie. Nasza ekspedycja do Kosowa. Myśmy w Kosowie, co się działo? Proszę Państwa, myśmy wchodzili na początku marca. Powiem, że to była w pewnym sensie moja inicjatywa. Przekonałem premierów Węgier i Czech, że trzeba to zrobić na początku marca, a nie w kwietniu, bo w kwietniu na szczyt NATO powinniśmy jechać jako pełnoprawni członkowie. Pan prezydent, jak to jest struktura natowskich, reprezentował Polskę, występował we wszystkich głównych spotkaniach i tam byliśmy pełnoprawnymi członkami. Na początku marca weszliśmy, a 2 tygodnie później wybuchł konflikt w zachodnich Bałkanach. Prezydent Bill Clinton, jak pan prezydent doskonale wie, mówił, że nie weszlibyśmy na szczycie NATO w kwietniu, dlatego że NATO było w stanie wojny, bo weszło do Bałkanów. Ale myśmy w ciągu zaledwie 3 miesięcy wysłali naszą ekspedycję do Kosowa. Coś niesamowitego. Tam trzeba było spełnić te warunki, absolutnie. No, oczywiście język, była o tym mowa, interoperacyjność, zdolność do łączenia z dowództwem NATO, poufne, to wtedy nie było proste, to kosztowało sporo pieniędzy. Oczywiście były również doktryna obronna, sposób działania w ramach struktur NATO, nie było to proste. Polskie wojsko wykonało to zadania w sposób fantastyczny. Richard Holbrooke już zaledwie, panie prezydencie, pół roku później powiedział, że wasza, do Polaków, polski obecność w NATO już po roku się sprawdziła i spłaciła nam. Takie to były działania. I jeśli ja chciałbym coś podkreślić, to fakt, że byliśmy w to nadzwyczajnie zaangażowani wszyscy. I dodam jeszcze, że po wciągnięciu na maszt w Brukseli, w kwaterze głównej flagi polskiej, 6 polskich żołnierzy, w asyście 16 żołnierzy 16 natowskiej, również flaga węgierska i flaga czeska szły na maszt. Wracałem szybko do kraju, bo zaprosiłem na wieczór przed kamery telewizji wszystkich poprzednich 7 premierów. Oni wszyscy się pojawili. Tam były, no czy mogę ich wymienić, bo cały czas pamiętam, kto był premierem. Wymienię Państwu same nazwiska. Mazowiecki, Bielecki, Olszewski, Suchocka, Pawlak, Oleksy, Cimoszewicz. Jak wiadomo, nie wszyscy są już wśród nas w ogóle, ale to było historyczne spotkanie. Byliśmy wewnętrznie bardzo przejęci, ale także uśmiechnięci, ale wiedzieliśmy, że to jest czas przełomu. To rzeczywiście był przełom, tak jak mówił pan prezydent. Radość pan i satysfakcja. Panie premierze, może warto jeszcze... Ja mam w parlamencie wystąpienia minutowe i tu musiałem sobie odbić, panie prezydencie. Dobrze, Panie premierze.
Kawitacja z premierem Buzkiem była także przyjemnością, bo on ciekawie mówi. No to, że nie tylko, że lubi ludzi, ale ciekawie mówi. Ale ja bym jeszcze dodał, ta historyczność, to spotkanie byłych premierów, ale też, bo to już mało kto pamięta, myśmy się zdecydowali podpisać dokumenty ratyfikacyjne. Wtedy jeszcze to nie była metoda znana, czyli online z Havlem. To był w jednym momencie prezydent Polski, prezydent Republiki Czeskiej podpisali ten dokument, więc to poczucie wyjątkowości, poczucie historyczności już wtedy nam towarzyszyło. Ale to, że po 25 latach to będzie tak ważna decyzja, czy może jedna z najważniejszych w ogóle w historii, no to do tego musieliśmy tak się sprawdziło. Mieć jeszcze Putina. Jeszcze jeden bardzo istotny element związany z misją w Kosowie. Myśmy polski batalion poszerzyli o komponent ukraiński. I wyobraźcie sobie Państwo rok 2000-2001, kiedy Polska jako nowy członek NATO wraz z Ukraińcami strzeże kosowskiej ziemi. Pamiętajmy, że wtedy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski spotkał się z Leonidem Kuczmą w tymże właśnie obozie, w tymże batalionie na Kosowie. Pomyślmy to, jak to z punktu widzenia dnia dzisiejszego wygląda. Jakie może mieć miało wówczas znaczenie. Zróbmy krok dalej, mianowicie powiedzmy sobie wyraźnie i spójrzmy na to, jak wygląda modernizacja sił zbrojnych obecnie jako składowa systemu bezpieczeństwa. Ja zwracam uwagę na jedną kwestię, że my obecnie nie mamy aktualnej strategii bezpieczeństwa państwa, że jest to gdzieś tam rozciągnięte w dyskusjach. Jak panowie widzicie warunki modernizacji sił zbrojnych i państwa z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski? Bardzo trudne pytanie i ja myślę, że nawet nie dysponujemy... Mamy tylko trudne pytanie. No tak, ale nie dysponujemy pełną wiedzą na ten temat, ponieważ gdyby spojrzeć na to, co działo się w ostatnich latach, to niewątpliwie Polska należy do tej czołówki krajów natowskich w przekazywaniu, wydawaniu środków na siły zbrojne. Dochodzimy bodajże do 4%. 4,23. 4,23. No to jest bardzo, mimo że przecież nasz PKB nie jest największy w NATO, ale to jest ciągle bardzo dużo środków. Pytanie, które ja ciągle zadaję, to jest na ile te wszystkie działania zakupowe, modernizacyjne składają się w całość. Ponieważ odnosiłem często wrażenie, że na przykład zakupy, które dokonywane były przez rząd PiS-u, no to kiedyś w czasach PRL-owskich nazywało się, cechuje woluntaryzm. Bo to zawsze każdą ekipę w PZPR-ze oskarżano o woluntaryzm, więc to też one były takie bardzo, bym powiedział... Teraz się nazywa pilna potrzeba operacyjna, przepraszam. No tak, ale więc moje pytanie i tu bym chętnie posłuchał tych fachowców, którzy no powiedzieliby, czy te wszystkie czołgi, rakiety, inne formy uzbrojenia, czy to się rzeczywiście składa na coś wspólnego, czy to jest kompatybilne i na ile to rzeczywiście modernizuje nasze wojsko. No ale mamy w tej chwili nowy rząd i myślę, że i ministra obrony narodowej, który jest jednocześnie wicepremierem, myślę, że trzeba oczekiwać, że wkrótce będziemy mieli te dokumenty i propozycje strategiczne dotyczące ich modernizacji, dotyczące wykorzystania tego, co jest i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że no, potrzeby są jasne. Jesteśmy krajem frontowym w warunkach toczącej się wojny, która, i tu stawiam niestety dość pesymistyczną tezę, nie skończy się szybko. Ja uważam, że przewidywania, iż ta wojna może się skończyć jakimś no, nadzwyczajnym wydarzeniem w ciągu najbliższych miesięcy, jest mało realistyczne. Na pewno nic się nie wydarzy, czyli wojna będzie trwała, nawet tak dosyć statyczna, jak to dzisiaj obserwujemy, do wyborów amerykańskich. Wybory amerykańskie mogą zmienić atmosferę polityczną i coś z tego może wynikać, niekoniecznie korzystnego dla Ukrainy, a raczej niekorzystnego dla Ukrainy. No ale trzeba być przygotowanym, że to zagrożenie... Sama wojna będzie trwała. To oczywiście nakłada na nas obowiązek, aby ta wschodnia flanka była odpowiednio przygotowana i tu strategia zarówno modernizacyjna, jak i szkoleniowa, jak i ta czysto operacyjna musi być na odpowiednim poziomie.
Jeżeli zakładamy, że Putin, który za chwilę wygra wybory, będzie kolejne 6 lat prezydentem Rosji, a jego otoczenie nie różni się w sposobie myślenia, gdy chodzi o te pomysły imperialne i tak dalej, czyli Rosja jako agresywny uczestnik globalnej polityki będzie istniała dalej. I oczywiście w tej polityce rosyjskiej to NATO będzie głównym wrogiem. I stąd ranga Polski i tej całej wschodniej flanki jest nadzwyczajna. I oczywiście powinniśmy się cieszyć, że tak dobrze zorganizowane i w sumie zamożne kraje jak Finlandia i Szwecja, co 25 lat temu całkowicie było niewyobrażalne. Przecież gdyby nam ktoś powiedział 25 lat temu, że oni wejdą do NATO, to byśmy uznawali to za fantasmagorię. No ale jednak się stało i dobrze. Więc my musimy tutaj to wszystko mieć. Ja mogę wyrazić tylko nadzieję, że Donald Tusk, który świat zna i Unię Europejską dobrze zna, że Radosław Sikorski, który jest niezwykle doświadczonym politykiem, tak na marginesie, skoro mówimy o tym 25-leciu, wtedy Sikorski był wiceministrem u profesora Geremka, wiceministrem spraw zagranicznych. Tak. Się spotykali przy różnych okazjach, on przychodził do mnie i mówi, panie prezydencie, ja mam taki kłopot. Ja mówię, a jaki pan ma kłopot? Bo wszyscy mi mówią, że jestem taki młody. A ja mówię, panie ministrze, pan się nie przejmuje, to przejdzie, to przejdzie. Po 25 latach dziś na niego patrzę i rzeczywiście przeszło. W pozytywnym sensie, bo mamy doświadczonego człowieka, drugi raz ministra zagranicznych, po drodze marszałka i tak dalej, i tak dalej. Więc my mamy ludzi, którzy powinni być w stanie to przygotować i raz jeszcze zwracam uwagę, my dzisiaj rozmawiamy z innymi dowódcami Wojska Polskiego, którzy już mają za sobą przeszkolenie na uczelniach natowskich i mają doświadczenia działań, bo my mówimy o Kosowie, ale też po drodze i był Afganistan, tu już wspominany, mieliśmy Irak, czyli ta suma doświadczeń wynikających z jakby działania tego zewnętrznego jest duża i do wykorzystania. Także wierzę, że to zadanie, o którym słusznie minister Sikorski powiedział, że musimy dać sobie z tym radę i musimy zakończyć to sukcesem tak, żeby NATO pozostawało najbardziej istotnym elementem naszego bezpieczeństwa. Artykuł 5 był wiążący i dawał pewność wam, młodym ludziom tutaj na uniwersytecie, że będziecie mogli się kształcić, pracować, a nie będziecie musieli iść na front. No więc to jest niezwykle ważne zadanie dla tego rządu i wierzę, że ten rząd jest w stanie to zrobić. Panie premierze. Ja powiem tak, że zakupy, które poprzedni rząd zaproponował dla naszego kraju, niemal 4% PKB, były trochę bez głowy zakupami. Dlatego, że najpierw musi być odpowiednia strategia bezpieczeństwa dla kraju, musi być doktryna obronna, a ona w ciągu ostatnich 2-3 lat kompletnie się musiała zmienić. Jesteśmy w innej sytuacji. My mieliśmy to jakoś wypracowane, ale 3-4 lata temu. Podobnie było z NATO, bo to był szczyt chyba w Hiszpanii w 2020 roku, w Madrycie. Kiedy była wypracowana pewna strategia działania. I to musi absolutnie odpowiadać temu, co chcemy osiągnąć. Te zakupy czołgów, haubic, samolotów, takiego typu, a nie innego, w Korei, która jest bardzo odległa i w razie, gdyby się coś naprawdę wydarzyło dramatycznego, to my nie będziemy mieli z nimi łączności. My nie będziemy mieli systemu naprawczego, dostaw części zamiennych i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli gdzieniegdzie kupujemy to u siebie, budujemy to u siebie, na przykład dla czołgów, to na pewno nie będzie takie zaplecze, którego moglibyśmy w sytuacji trudnej korzystać. Ja rozumiem, że były to nerwowe działania, bo świat się wali. Ale jednak można było wypracować odpowiednią strategię i do niej kupować odpowiednie uzbrojenie, bo to jest wielki wydatek. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Sojuszu Północnoatlantyckim, jeśli chodzi o wydatki. Ale ja chciałem przypomnieć, panie prezydencie, bo to też był pański czas, że rząd, który miałem zaszczyt kierować, w roku 2000, a więc 24 lata temu, przyjął, że na zbrojenia i na armię musi być wydawane niemal 2%. To, co teraz obowiązuje w NATO, to myśmy zrobili ćwierć wieku temu.
Proszę o tym pamiętać, tam było chyba 1,94%, no to jest właśnie 2%. Może tego nie wykonywaliśmy przez te wszystkie lata, może to nie było tyle w budżecie kolejnych, ale było zapisane ustawowo i ustawę podpisał pan prezydent, a z wnioskiem wystąpił wtedy minister obrony pan Komorowski. Był wtedy ministrem obrony. Wtedy 1,95%. Cały rząd, to był wielki wydatek, bardzo trudny. Proszę państwa, my musimy pamiętać, że wyposażenie polskiej armii to jest absolutnie kluczowa sprawa na przyszłość, ale możemy mieć wielkie wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Ja pozwolę sobie parę słów na ten temat powiedzieć, bo to jest właśnie ważne. Współdziałanie... Unia Europejska wcześniej, mogę powiedzieć jeszcze dwa słowa? Tak, tak. Bardzo proszę. Unia Europejska zareagowała oczywiście wcześniej niż NATO, bo powiedzmy szczerze, NATO jako instytucja de facto nie pomaga Ukrainie. Pomagają państwa natowskie. To jest pewna różnica. Natomiast Unia Europejska już w 2 tygodnie po wybuchu konfliktu złamała de facto wszystkie reguły, które panowały dotąd. Nie było to wbrew traktatowi, ale była to kompletna nowość. Powiedzieliśmy, będziemy finansować i będziemy finansować także uzbrojenie dla Ukrainy. Proszę pamiętać, jaki to jest przełom. Jeśli na następne 5 lat szefową Komisji Europejskiej zostanie pani von der Leyen, proszę pamiętać, że to jest osoba, która była ministrem obrony w Niemczech. 7 lat. Ona wchodzi w swoją działkę po raz pierwszy. Dotąd zajmowała się energetyką, zajmowała się rolnictwem, zajmowała się wieloma innymi sprawami, imigrantami. Wszystko to jest super ważne, ale teraz wchodzi w swoją działkę. Unia mówi jasno, musimy mieć własny system obronny, musimy mieć tożsamość europejską. Proszę państwa, ta tożsamość europejska w obronie to jest przygotowanie się de facto na sytuację, gdyby Stany Zjednoczone zaczęły się wahać. My mamy doświadczenia z poprzednich 4 lat, nieobecnych, że Stany Zjednoczone grały tutaj różną rolę. Otóż ja powiem, że Stany Zjednoczone mają rację, mówiąc, że wszyscy muszą płacić. To są święte słowa. Ale akurat Polski to nie płacić, dotyczy, ale bo inaczej. My to robimy. A więc my... Tak. Kontynuuję, bo my musimy pamiętać o tym w Unii. I jakie mamy 3 punkty, bo one są zdefiniowane. My wiemy, co chcemy robić w następnych 5 latach. Jak państwo wiecie, w tych ostatnich 5 latach mieliśmy COVID, mieliśmy problemy z odbudową gospodarki, mieliśmy oczywiście Zielony Ład, który wprowadzamy z powodów zasadniczych, także moralnych, takich absolutnie fundamentalnych. Teraz mamy bezpieczeństwo. To jest numer 1 w Unii Europejskiej. Przede wszystkim przemysł europejski, wspólne zamówienia w przemyśle, wspólne europejskie zamówienia. To jest fantastyczna sprawa. Ja nie mówię o inicjatywie czeskiej. Świetni są Czesi, bo powiedzieli, zbierzemy pieniądze i kupimy te 155 pociski, kupimy na zewnątrz Unii Europejskiej, bo nasz przemysł nie daje rady. Ale proszę zobaczyć, jaki to jest przełom. My płacimy jako Unia i organizujemy się wspólnie, żeby pójść w kierunku tożsamości obronnej. To musi być w ramach NATO. Współpraca z NATO musi być bardzo bliska. Ale jest pytanie, dlaczego Unia Europejska nie ma swojej strategii bezpieczeństwa, którą swego czasu, na początku tego wieku, czyli 20 lat temu, opracował Javier Solana. Ówczesny sekretarz NATO powiedział, zrobię taką strategię. To był Berlin Plus chyba. Berlin Plus. Berlin Plus. To były tego rodzaju rzeczy. My to powinniśmy mieć. I co powinniśmy zapewnić? Bo to jest ważne. Wszyscy tu na tej sali jesteśmy w Unii Europejskiej, więc pamiętajmy, to jest nasza odpowiedzialność. My chcielibyśmy, żeby zagrożenia, które zdefiniujemy w swojej strategii bezpieczeństwa, żeby były wspólne dla całej Unii Europejskiej. Czy to jest możliwe? Bo musielibyśmy uzyskać taką rzecz, że zagrożenia, które są dla Litwy i zagrożenia, które są dla Portugalii, to są 2 kraje na końcu Europy, są przyjęte przez wszystkich. To znaczy Litwini zgadzają się na zagrożenia, które ma
że musimy im je odeprzeć, zagrożenie, które ma Portugalia, a Portugalczycy na litewskie zagrożenia. To nie jest proste, ale jeśli będzie dzisiejsza atmosfera w Unii Europejskiej, takiej rzeczywiście gotowości, zobaczcie państwo, jak państwa nordyckie dzisiaj się organizują, Dania, to są przykłady świetne. Wszystkie cztery państwa, skoro są już w NATO, Szwecja, Finlandia, Dania i Norwegia, przyjęły porozumienie, w jaki sposób będą się razem organizować, bronić. A więc ta sprawa działania na terenie Unii Europejskiej szalenie ważna i musimy wzmocnić przemysł. Trzy rzeczy podaję. Wzmocnić przemysł. I na to już są pieniądze. Wspólne zamówienia Borel trzy dni temu, dwa dni temu, 1,5 miliarda euro na wspólne zamówienia w Unii Europejskiej. To będzie również powodowało, że będziemy mieli podobny sprzęt, że będziemy ją jakoś systematyzować, bo to jest bardzo skomplikowane. Już kończę, panie prezydencie. Tak, widzę, że tam wypuszczeni jesteście po tych minutowych... Nigdy nie było tak, że pan prezydent ograniczał mi wystąpienie. Nie, nie, akurat nie było. Nie, ale ja tylko do tego, co premier Buzek mówi, chciałbym powiedzieć. Proszę bardzo. Unia Europejska, czy w ogóle myślenie o tej tożsamości europejskiej w kwestii bezpieczeństwa, nie może być w konflikcie z NATO. I to musi być żelazna zasada, ponieważ wszelkie myślenie, że możemy zastąpić NATO, czy obok NATO, tego się nie da zrobić. W środku i z użyciem tych instrumentów i doświadczenia, które NATO ma. Druga rzecz, niewątpliwie ten komponent bezpieczeństwa w Unii Europejskiej musi być potraktowany nieporównanie poważniej niż kiedykolwiek, niż wtedy, kiedy Solana przedkładał ten projekt, dlatego że mamy realne zagrożenie polityką długookresową Rosji wobec Zachodu, negatywną, agresywną. Dwa, mamy realną wojnę, która się toczy w Europie ze wszystkimi konsekwencjami, które przecież Europy dotyczą, uchodźcy i tak dalej, i tak dalej. I trzy, to jest to, o czym wspominałeś, my musimy być przygotowani na fakt, że Ameryka zmniejszy swoje zaangażowanie w układ atlantycki. Z dwóch względów. Raz, że to się, oczywiście Trump jest przykładem skrajnym, nie wiemy jeszcze jak wygra, co to będzie, ale przecież to odejście od takiego skupienia na kwestiach transatlantyckich zaczęło się od Obamy. Obama, który z zrozumiałych względów, on wyszedł z innego jakby obszaru, z innej przestrzeni, swoich doświadczeń i tak dalej. Nagroda Pokojowa Nobla, nie miał wyjścia. Sprawa Chin. Nie, no ale on był bardziej zorientowany w stronę Pacyfiku i to jest jeden z argumentów. Musimy być przygotowani na to, że w strategicznej polityce amerykańskiej rola więzi transatlantyckich, ona będzie istotna, ale ona będzie słabła. Ale drugi czynnik, na który zwracam uwagę, struktura społeczna i etniczna Ameryki się zmienia. O ile przez całe dziesiątki lat kluczową grupą to byli ci potomkowie, że tak powiem, europejskich emigrantów, to dzisiaj Latynosi, Azjaci zaczynają być bardzo istotnymi czy wręcz dominującymi grupami w strukturze społecznej Stanów Zjednoczonych. To się będzie pogłębiało. Za 20-30 lat mówienie o jakiejś nadzwyczajności czy więzi transatlantyckich będzie zwyczajnie mało zrozumiane, mało akceptowane przez tych wyborców, czy tych taxpayerów, jak to mówią Amerykanie, podatników amerykańskich. Więc Europa musi być przygotowana na to. Być może i sądzę, że minister Sikorski ma rację, że wspólna armia europejska to jest melodia jakiejś bardzo odległej przyszłości, ale na przykład wspólne siły reagowania, zintegrowanie przemysłów zbrojeniowych, wspólne zakupy, to wszystko jest do zrobienia. I to doskonale. My z panem prezydentem konkurujemy tylko w tej dziedzinie, kto ile z nas ma czasu do gadania. Nic innego. To jest jedyna konkurencja. Wobec tego ja uważam, że najwyższy czas. Na chwilę, ale pan moderator w tej chwili nie zabiera głosu, prawda? Ja zabieram... Mam głos po to, żeby powiedzieć wyraźnie, że proszę państwa, oddajmy głos widowni. Otwieram serię pytań, która mam nadzieję jeszcze w czasie uda nam się ją wykonać. Bardzo proszę o pani. Dzień dobry. Panie prezydencie, panie premierze. Ja mam takie pytanie. Dużo rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jakie były takie powiedzmy społeczno-polityczne warunki przystąpienia do NATO. A ja, rocznik 2000, jest mi w ogóle ciężko wyobrazić sobie sytuację, że od opuszczenia Polski
przez ostatniego rosyjskiego żołnierza do wejścia Polski do NATO minęło 6 lat. Jestem ciekaw tutaj z perspektywy oczywiście pozycji, które panowie zajmowali, jakie były takie wojskowe, powiedzmy, wyzwania związane z tym, że no, patrzono na nas, zakładam, niekoniecznie jako od razu stabilny partner wojskowy, tylko dosyć mocno zapewne spenetrowany przez rosyjskie chociażby służby. Proszę o pytanie. Wywiadu. No i właśnie z perspektywy panów, jak to wyglądało. Dziękuję. Jak z panów perspektywy można połączyć interesy NATO i Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę na przykład stanowisko Turcji, która chciałaby coś tam wyszarpać do siebie jak najwięcej pod kątem też akcesji do Unii Europejskiej, z drugiej strony jest ważnym partnerem, jeżeli chodzi o NATO i może I jeszcze jedno pytanie jako ostatnie, bardzo proszę. Tak, dzień dobry, Maksymilian Mirecki tutaj z tej strony. Tak. Mówiliście Państwo dużo w tej debacie o obronności i o Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i pełna zgoda, faktycznie Stany Zjednoczone zwiększają swoje zainteresowanie Azją i Pacyfikiem, no ale z drugiej strony w przypadku tej europejskiej armii często pojawiają się takie głosy, jak chociażby Jensa Stoltenberga, że w przypadku wydatków, jakie są przekładane na NATO, 80% środków pochodzi z państw, które nie są w Unii Europejskiej. Mowa tutaj głównie o Wielkiej Brytanii, Turcji i oczywiście Stanach Zjednoczonych. Ja zastanawiam się, czy taką nową pozycję lidera europejskiego mogłaby stanowić Francja. Wiemy o tym, że prezydent Emmanuel Macron ma ogromne ambicje. Zresztą za pierwszej kadencji prezydenta Trumpa mówił o tym, że NATO spotkała śmierć kliniczna mózgu, a teraz też często wypowiada się głośno na temat pomocy Ukrainie i chciałby odgrywać taką wiodącą rolę w samej Unii Europejskiej. Więc pytanie, czy Francja mogłaby tutaj wejść w buty Stanów Zjednoczonych i stanąć na czele tej budowy europejskich zdolności obronnych? Postaram się krótko. Oczywiście te 6 lat to z dzisiejszej perspektywy wydaje się naprawdę bardzo mało i krótki okres przekształceń w polskim wojsku. I oczywiście obawa o, nazwijmy to, penetrację radziecką czy rosyjską, szczególnie w kadrze oficerskiej, były istotne. Ale bardzo szybko okazało się, że ci ludzie są godni zaufania, ponieważ no, mieliśmy takie kryzysowe momenty związane z obiadem drawskim i tak dalej, kiedy to nie pomagało. Ale na to naszej... był początek. Tak, ale to był początek. To oczywiście nie pomagało na naszej drodze natowskiej, ale później się okazało, że kolejne rządy i prezydent, no, w tym przypadku ja, jesteśmy w stanie zapewnić tą cywilną kontrolę nad wojskiem i też szukać w tych doborach kadrowych ludzi, którzy no, oczywiście są patriotami polskimi, są gotowi służyć tej ojczyźnie demokratycznej, jaka jest i robili to moim zdaniem z wielkim przekonaniem. Bardzo istotna była współpraca wywiadowcza, bo już od początku lat 90. w związku z różnymi działaniami zewnętrznymi ta współpraca wywiadu polskiego z amerykańskim była naprawdę na dobrym poziomie. Ona też budowała zaufanie. To później bardzo w tej drodze natowskiej się przydało. No, musieliśmy rozwiązać bardzo konkretny przypadek, żeby drogę do NATO otworzyć sobie. To była sprawa skazania pułkownika Kuklińskiego na karę śmierci w okresie PRL-u. No i to też udało się z niemałym zresztą wysiłkiem, ale to kiedyś powiem o tym, jak już będzie czas. Tak, o różnych szczegółach. W każdym razie zdejmowaliśmy tego rodzaju problemy z agendy. A jednocześnie ja jestem, mówię, cały czas pod wrażeniem, jak ta kadra wojskowa polska pokazywała, że jest rzeczywiście patriotyczna, że jest oddana, że jest kompetentna, że chce się otwierać na te nowe doświadczenia natowskie, więc tak to było. I 6 lat okazało się wystarczające, żebyśmy w 1999 roku weszli i to, co pan premier cytował Holbrooka, po roku amerykański dyplomata, polityk mówi, że właściwie po roku można ocenić, że polska obecność w NATO już się spłaciła. Gdy chodzi o interesy NATO, Unia Europejska, ja uważam, że te interesy są zbieżne. Ja jestem absolutnie przekonany, że oczywiście możemy mówić o różnych szczegółach, ale gdy chodzi o wartości, to co w ogóle nie ma różnicy, bo NATO jest zbudowane na fundamencie demokracji, praworządności, poszanowania praw człowieka i tak dalej. To samo Unia Europejska, więc w kwestii takiej aksjologicznej nie ma tutaj sporu. Oczywiście są różne interesy. Turcja jest dobrym przykładem, ponieważ Turcja, ja nie wiem na ile dziś Turcja chce być członkiem Unii Europejskiej, a myślę, że oni sobie to już odłożyli
czyli na święte nigdy. Natomiast Turcja niewątpliwie chce być liderem i w regionie, i chce być liderem także w jakimś sensie świata muzułmańskiego. I oni tu wykonują naprawdę kolosalną pracę. Ja to mogę obserwować choćby teraz w Azji Centralnej, żeby taką pozycję zdobyć. No ale w moim przekonaniu, jeżeli ta tożsamość europejska, o której mówimy, będzie oznaczała, że zwiększamy nakłady ze strony Europy, przygotowujemy się lepiej do tych wyzwań, które są, usprawniamy współpracę zbrojeniową i mówimy zawsze, że to jest w ramach NATO i dla nas NATO jest tym wehikułem, który jest najistotniejszy, to też wydaje mi się, że można tą listę konfliktów bardzo, bardzo ograniczyć. Armii Europejskiej, no to jak mówię, traktujmy to jako pewną bardzo, bardzo perspektywiczną koncepcję, do której, tak jak zresztą do Federacji dzisiaj Europejskiej, nie dojrzały społeczeństwa i nie dojrzały państwa narodowe, ale to może się kiedyś pojawi. Natomiast jest wiele elementów, o których już wspominaliśmy, które powinny być zrobione. Ambicje Francji, powiem tak. Francja zawsze ma ambicje, bo tak jak mówimy, że agresja czy imperializm jest w DNA państwa rosyjskiego, to ambicje są w DNA państwa francuskiego. Także tu w ogóle nie ma co dyskutować. Ja pamiętam, jak Chirac już nie miał, mój partner przez 10 lat, prezydent Francji, nie miał argumentów, to mówił na końcu, mówił, słuchaj, ja tego nie mogę zrobić. A dlaczego? Bo tu chodzi o la grandeur de la France. No, jak ktoś mówi, że la grandeur de la France, no rzeczywiście nie masz argumentów, już koniec dyskusji. Panie premierze. Ale słowo jeszcze tylko. Francja ma dzisiaj szczególną rolę w Unii Europejskiej, ponieważ po wyjściu Wielkiej Brytanii to jest jedyny kraj dysponujący bronią. Więc to jest jakby od razu wskazujące, że ich pozycja jest no, szczególna. Nie mówię, że najważniejsza, ale szczególna. Francja przez wiele lat, także Macron, proponował, mam zresztą jego teksty sprzed kilku lat, proponował szukanie jakiegoś porozumienia z Rosją. Dopiero agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała, że oni odstąpili od tej pozycji. Więc ja bym powiedział tak, Francja powinna być ważnym graczem, ale byłbym bardzo ostrożny w przyjęciu takiej doktryny, że może odgrywać tutaj jakąś rolę dominującą. Ja po prostu uważam, że to musi być jednak układ bardziej zrównoważony, także z polskim udziałem, niemieckim udziałem. No i także bardzo ważną rolą Wielkiej Brytanii, bo Zjednoczone Królestwo, chociaż poza Unią Europejską, w sensie bezpieczeństwa euroatlantyckiego jest ma ogromną rolę, no bo mamy broń nuklearną, udzielają daleko idącego poparcia Ukrainie, mają dobrą armię, mają dobrych generałów. No, oni powinni i dobre stosunki z Waszyngtonem. I dobre stosunki z Waszyngtonem. Panie premierze, gdyby jeśli można, proszę państwa, to będzie NATO jako organizacja międzynarodowa tak istotna w skali świata, nie ma mechanizmów naprawczych. To jest odpowiedź na pytanie o Turcję. Unia Europejska ma mechanizmy naprawcze. Jeśli ktoś łamie zasady, jak państwo wiecie, tam artykuł 7 i tak dalej, to można wyciągnąć, a NATO takich nie ma. I to jest problem z Turcją, także częściowo z Węgrami, może w przyszłości ze Słowacją. Ja mówię ostrożnie, ale to jest poważny problem. I rzeczywiście NATO w tej chwili nie bardzo ma odpowiedź na to, w jaki sposób odpowiedzieć na tego rodzaju zagrożenia. Ale jeszcze ja chciałbym być bardzo dobrze zrozumiany, jeśli chodzi o udział Unii Europejskiej. To nie będzie armia europejska. To będzie pewna tożsamość obronna wewnątrz NATO. To musi być pewna strategia, która dotyczy Unii, niezależnie od tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ale to nie znaczy, że to jest poza NATO. To jest wewnętrzna sprawa. I dlatego przemysł obronny jak najbardziej wzmacniamy. Druga sprawa, komisarz do spraw bezpieczeństwa i obrony. To będzie bardzo ważny czynnik i miejsce w Radzie Atlantyckiej dla Unii Europejskiej, może bez prawa weta, ale z głosem stanowiącym, żebyśmy mogli, co jest jeszcze bardzo ważne, żebyśmy podzielili pomiędzy siebie zadania. To jest super ważne. Mianowicie NATO, państwa członkowskie, to jest sprawa armii, ale podstawą działania w czasie wojny jest także obrona cywilna. To należy dzisiaj do państw członkowskich, a w przyszłości powinno należeć do Unii.
Właśnie na to powinny być środki. Bo jeśli przyjrzymy się temu, jak wygląda Finlandia i Szwecja, to pamiętajmy, że podstawą ich przygotowań do obrony nie byli jeszcze w NATO. Była de facto obrona cywilna. To będzie również w Polsce miało ogromne znaczenie dla wprowadzenia samorządów w ten proces. I to jest szalenie ważne. Zobaczcie Państwo, co się dzieje na Ukrainie. Jeśli znika mer miasta albo przestaje działać rada, to miasto się rozsypuje. To są dzisiaj niemal święci ludzie. W danej otoczeniu, w danym środowisku to są najważniejsi ludzie. Oni stanowią o tym, że Ukraina może się tak długo i skutecznie bronić. A więc musimy mieć takiego komisarza, musimy mieć również Radę Obrony, Rada Unii Europejskiej do spraw obrony. To jest spotkanie regularne, powiedzmy co miesiąc, ministrów obrony. Tego w tej chwili nie ma. To się wydaje niemożliwe, ale to jest prawda. I wreszcie ten trzeci punkt, który będzie odległy, nie wiem, za 10 lat, za 8 lat. Oczywiście pieniądze musimy dawać, musi być specjalny budżet. Unia chce mieć specjalną linię budżetową w tej siedmioletniej perspektywie finansowej na finansowanie zbrojeń unijnych. To jest super ważna sprawa. I również te wszystkie standardy przy produkcji broni, żeby były ujednolicone na terenie Unii. Ale my chcemy stworzyć coś, co się będzie nazywało Unia Obronna. Państwo wiecie, co to jest. Unia Energetyczna. Okej, już się przyzwyczailiśmy. Unia Obronna to jest długi czas. To pewnie potrwa 8-10 lat, bo tak długo budowaliśmy Unię Energetyczną. Sam w tym brałem udział i wiem, jak to wyglądało. Ale to jest nasza perspektywa i w dzisiejszym trudnym świecie nie można sobie wyobrazić innej działalności Unii Europejskiej, jak utrzyma się nastrój w Unii i to przekonanie, że jesteśmy w innym kawałku historii niż byliśmy 20 czy 25 lat temu, to się uda. Dziękuję. Dziękuję.